Nazywam się Bear Grylls. Służyłem w brytyjskich siłach specjalnych. Zdobyłem Everest, przeszedłem zamarznięte morze Arktyki. Dziś odwiedzę odludne wyżyny. Pokażę wam, co trzeba umieć, by tu przetrwać. Szkoła Przetrwania. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Szkoła Przetrwania Minecraft. Odcinek jest nagrywany na zupełnym spontanie, bo chciałem zrobić wycinkę do końca tutaj, ale znalazłem dużo różnych rzeczy i dużo ciekawych gości. Ale przejdźmy już do gry. Oto moja super wataha. Ua, tak jest, to są... Ty jeszcze nie jesteś mój. Chodź tu. Zostaw ją. Chodź tu. No, także moi mili, jak widzicie, troszkę obrońców, chciałem powiedzieć krzyża, jest. Raz, dwa, trzy, siad, wszyscy, bo mi... Także, mogę oddać psa do tego. Gdzie ty jesteś? Chodź tu, siadaj. Także sześć wilczków, jak widzicie, wataszka jest. Siedźcie tu, bo chciałbym wam pokazać moi mili. Znaczy, wy nie siedźcie, ale pewnie i tak siedzicie przed komputerem. Ale chciałem wam pokazać właśnie to, co znalazłem. I jest tutaj taka pewna jaskinia. Znaczy, to akurat wykopałem wszystko. Ten musiałem się wspiąć do góry. O, także ja tu jakiś... Wow! Jaki unik. Także tu coś też jest. Tutaj przed chwilą byłem, o. Pyk, tam coś jest, jakaś jaskinia dalej. Tam jest, tu jest dużo węgla. Tam jest kościotrup. Dwa. Kościotrupy, dobra. Tutaj gdzieś... O! Chyba spawner tych... Tu jest trochę węgla. Tam nie wiem, co się dzieje dalej. A nie, mam. Dobra. Nie, bo chodzi o to, żeby teraz zrobić szybko... tą. Zrobić jakąś pochodnię albo kill off, ale widzę, że wszystko mam już. Cyk, cyk, cyk. Nie tak. Tak. Dobra, dobra, podpowiedź. Dzięki, dzięki. Wezmę trochę węgla. A dokładnie jeden węgla wezmę. Póki co. A ja nie muszę tam iść. I w tym odcinku, moi mili, nie wiem, co będzie, bo jest nagrywany na zupełnym spontanie. Nie wiem, co jest tam, nie wiem, co jest gdzie. Dobra, tu jest full rudy węgla. Dobrze. Prawdopodobnie tam, moi mili, jest spawner szkieletów. A gdybym... Wow! Gdybym miał tam spawner szkieletów, byłoby niesamowicie. Z tego względu, że... że właśnie dostałem. Nie mam nawet tego. Wow! Atakują się nawzajem? Czyżby? Tak. O, to jest walka, proszę państwa, nawzajowa. Jeden wygrał, więc... Drugi musi przegrać też. co tu jest w ogóle? Wow! No tak. Chodź. Jak mówiłem wam w pierwszych odcinkach, że najlepszym sposobem na szkieleta jest właśnie... O! Ale numer! Ohoho, to też numer niezły, ten szkielet. Łoż ty. No nie. Jak mnie zabijesz, to będzie słabo. Ale mnie, nawet gdyby mi zabił, bo chodzi o to, że teraz jest nowy punkt spawnu, jest... Ktoś mnie tam zabije, zaraz chwilę. Nowy punkt spawnu jest tam, gdzie śpicie, jeżeli jesteście daleko od domu. Aha, bo przede wszystkim... tam w ostatnim odcinku, jak widzieliście, z tym deszczem i w ogóle, zostałem niestety pokonany. Wszystko straciłem, nie mam miecza diamentowego, nie mam kilofa diamentowego, nie mam nic. Także musiałem po prostu od początku sobie ten radzić. Tutaj, jak widzicie, robiłem różne strzałki i różne rzeczy. Tam zrobiłem wieżę do mojej glinianki. Zresztą naprawdę sporo czasu mi zajęło, żeby się... Jak oni pięknie wyglądają. Sporo czasu mi zajęło, żeby w ogóle dostać się do tego miejsca tutaj z powrotem. No jak widzicie, trochę wycinki zrobiłem. Ja mam w ogóle jakieś mięsko? Mam. Sobie zjem. Po mnie tam. Macie ogony do góry. No, tutaj wszędzie był las. Powycinałem. Tutaj kawałek tego zostawiłem, bo nie miałem właśnie podstawki, żeby tam wejść.
Coś miałem zobaczyć. Aha, miałem wziąć węgiel. Węgiel jest tutaj, moi mili. W moim domku. Teraz wejście jest z tej strony. I tu jest wejście do tunelu. Tak to wygląda tutaj. Bardzo ciasno, ale własno. tak. Tutaj zrobimy troszkę pochodni. Bo chcę wejść tam jeszcze raz do tej jaskini. 20 myślę wystarczy, ale weźmiemy w razie czego to. Właśnie wystarczy. Bo chcę zobaczyć, co tam jest faktycznie. Bo tam był dźwięk spawnera albo jaskini. Właśnie, kurde, nie jestem przekonany. Bo spawner ma taki charakterystyczny dźwięk, to wiem. Ale to był chyba jaskini. Spadę. Kurczaku. Tu oczywiście muszę zrobić schody, bo tak nie będę przecież wchodził 13 dni. Tu. Majtki. Wiadomo z czego. Dobra. Tu załatamy dziurę, żebym tam nie wpadł. Tutaj, tu jest węgiel. Dobra, to tu nie. Tu. Właśnie chodzi o to, że muszę iść zobaczyć, co się dzieje tutaj. Dobra, tu byłem. Tu jest ta dziura. Tu jest trochę żwiru. Żwiru na bodylu. O, i pytanie, co się dzieje tam. Słyszę pająka. Jak mi pająk wyskoczy zaraz. Albo gdzieś z góry. Spokojnie, poli. Ho. Nie. To było takie jednorazowe przejście. Tutaj nic nie ma. Ta woda mnie wkurza. Trzeba ją za ten zablokować. Z tamtej strony chyba ktoś jest. Tak, no ale. Także to jest taka mała sobie jaskinka tutaj znaleziona w Saragoście. Tak, tu się wchodzi. Tu się wchodzi. Ja mam ten, mam, dobra. Także to jest taki odcinek typowo krajoznawczy. Aha, widziałem tę jaskinię tutaj. No dobrze. Także tak to wygląda. Tutaj. Gdzie ja jestem w ogóle? Tam. Muszę iść. Tu była ta jaskinia. Tak, tam są moje odludne wyżyny. Tu jest moja łódka, pod którą przypłynąłem. Znaczy, przypłynąłem dawno, dawno temu. Jak tu po raz pierwszy po wilki w ogóle jechałem. Czy płynąłem. Oj, tu jest mój komin. Bo jak widzieliście, mam piekarnik w tym, więc musi być komin też. Jak one pięknie siedzą. Cześć. Ale was nie puszczam was, bo kurde, mnie zapchniecie do wody i będzie. No ze dwa. Na świnie. Atakowaj świnie. Bierzam. Dobrze. Jeszcze jedna świnia. Bierz świnie. Aha, moi mili, wydobyłem tutaj trochę również, o tu, jak widać, trochę gliny, bo przyda się glina do zrobienia domu tutaj właśnie. Chciałem też gdzieś płynąć sobie specjalnie po tą glinę, jeszcze dalej. Znalazłem jej trochę, ale nie dużo. Zabić świnie. Ty prosiaku durny. Prosiaku. Widzicie to, co ja? Tak jest. Siódmy wilk do kolekcji. Nie uciekaj. Ósmy wilk do kolekcji. Dziewiąty, dziesiąty wilk do kolekcji. No dobra. Gdzie jesteś, wilku? Ty jesteś mój czy nie mój? Ty jesteś... Nie, ty jesteś mój chyba. Tak, jesteś mój. Tu są wilki z kolekcji innej. Ładnie. Chodźcie. Ty jesteś moim wilkiem bez kolekcji. No. Ty już jesteś ten. No! Słuchaj. Kurde. Brak kości. Dobra. Nie podoba mi się to.
To jest już małe przegięcie, bo tam jest 13, 14 wilk. Czy nawet nie wiem, tam który. Ale mam kości w tym. Bierzemy je wszystkie. O. Aha, i przede wszystkim jak kościotrów was zaatakuje, także automatycznie wilki biorą go. Znaczy musimy zranić. O, albo nawet nie musi. No. Także tu są moje wilczki. Dobra, siadać wszyscy. Gdzie wy jesteście? Chodźcie. Wyobraźcie sobie, że taką watachą musicie zarządzać normalnie w życiu normalnym. I są tacy ludzie. To jest najlepsze. Dobra. O, jesteś jeszcze jeden spóźniony na lekcję. Dobra, idę zobaczyć, czy mam kości. Nie odmówię sobie po prostu tego. Nie, tu. Nie mam kości, ale przecież kościotrup wypuścił przed chwilą się. Dobra, creeper nie. Creepera nie potrzebujemy. Kolejnych creeperów też nie potrzebujemy. Tam jest kolejnych dwóch. Nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy. No. Nie. Ty durniu. Odpływamy w siną dal. Odpływamy na chwilę, żeby... O, właśnie się wyekwipować, bo jest tutaj. Ha, i płyną za mną. Nie, ty durniu creeperowy. Dobra. Tam kolejny. Skurczybyk. Bym powiedział inaczej, ale nie mogę. Wow. Witam cię. Jak zwykle w odcinku. Ja wiem, że nie widzicie. Wiem, że nie widzicie nic. Dlatego postawię tu. Pochodnie. I tu. Wybuchaj. Normalnie i też znowu, jak zwykle on wybucha, a miałem taki sposób na niego prosty. Tylko musiałbym być z góry. Świetnie. Świetnie, ty s... Zaraz, nie. Ja muszę się przełączyć, wybaczcie, na peaceful. Nie chcę stracić tych wilków i chcę wam to pokazać, jak one tutaj są, wszystkie. Siad. Wszystkie są? Oczywiście, że nie ma wszystkich. Tu jest jeszcze jeden. Siad. Ty świnia spier... tego. Tu muszę wszystko odbudować. No ja pier... No dobra, moi mili, ja to odbuduję wszystko i widzimy się po chwili. Witam was ponownie. Trochę się odbudowałem, zaraz tam wrócimy i włączyłem na, żeby się pojawiały potworki, gdyż chciałem zdobyć trochę kości i faktycznie zdobyłem 6. O! Po co mi te cegły tutaj w tym... z cegłami chodzę. Szukam tych wilków zagubionych, gdyż przespałem się przez noc. Jak widzicie, i one faktycznie by zasiliły moją armię. To już jest armia po prostu wilków, to nie jest jakaś watacha czy tam sfora. To już jest po prostu, nie wiem, batalion. O, ślady są wilka. Czyli wygryziona owca. Gdzie są? Chyba, że już znikły. Byłbym niepocieszony w ten czas. No dobra, jak nie ma, to nie ma. Jeszcze wejdę tylko na górę. Tutaj też wycinałem. Bo wszystko zarośnięte tak strasznie. O, to jest po prostu taki mój sposób po prostu linii prostej. Czyli w tamtą stronę mam się kierować. No mniej więcej. Dobra, nie, to w takim razie tam. Tam mam się kierować. Gdybym się zgubił po prostu i znalazł takie miejsce, to już wiem, gdzie mam się kierować. O, tutaj też. I tu. Także jest to takie, no, od czasu do czasu po prostu przydatne, jak się gdzieś zgubicie. O, ewentualnie strzałeczkę, jeżeli macie więcej pochodni, ja tu akurat nie miałem za dużo. Więc musiałem skorzystać z tych dwóch patyczków. Tam po jeszcze ten roślinki pozasadzałem, niech sobie rosną. No dobra, moi mili, nie ma tam tych wilków, ale zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wilków, dziewięć. Nie będę ich na pewno nazywał. Musiałbym mieć po prostu całą armię tych imion też. Dobra, moi mili, to jest taki był odcinek krótki, znaczy długi, ale taki spontanowy, więc komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.